Pewnie by ci się obraz przydał też, co? Nie pogardziłbym. To ci dam. Zobaczymy jak kamera moja będzie współpracować dzisiaj. Pewnie kiepska, jak zawsze. Jeszcze znowu będzie kaprysić. Się tutaj, o. Proszę bardzo. Ojojoj. I możemy jechać. Cześć wszystkim. Witam was bardzo serdecznie. A właśnie, byliśmy Golasem ostatnio. Teraz będzie Bosik. Boss fight, tylko nie zapomnij do White Roomu jej zabrać. Nie mam aparatu. Miałeś przecież nadrobić. Ty mogłeś nadrobić. Masz tyle czasu zawsze. Spoko, będą jeszcze 3 boss fighty i będą 3 jeszcze okazje, żeby zabrać do White Roomu. Jak znajdziesz aparat? Jeśli znajdę aparat. Trening do Minecraftu z Gremem idzie tak samo jak do wszystkich poprzednich edycji. Cice. Jeszcze ze 20 minut gadania, także może ja sobie utnę szybką drzemkę. To idź. A ja zatizuję, co mam fajnego w tym czasie. Co masz fajnego? Czego to ja nie mam fajnego? O, siusiak mi uparł. Mam tylko half a year. To też jest na Windowsie, czy...? Tak jest, na Windowsie. Fajne, szkoda, że takie drogie. No, czy fajne, to jeszcze nie wiem. No, zakładam, że zrobili z tego bardziej tradycyjny sprzęt niż ten growy, jak on, GPD-Win, tak? A tamten sprzęcik był całkiem fajny, więc... Ej, ty w ogóle bierzesz tego Xboxa nowego? Nie. Taki nonkonformista. Ile masz Xboxów? Ile masz Xboxów 360 w domu? 3? Tak myślałem właśnie. Ale mam więcej PS4, więc nie wiem, co to ma do rzeczy właściwie. Mam 4 PS4. Tylko jednego klocka. A którego odpalam raz na pół roku. Po to tylko, żeby go zaktualizować, wkurwić się na ten fatalny UI i wyłączyć. Nie wierzę. Nie poznaję cię, człowieku. Kontroler jest dalej lepszy, ale co poradzisz? Jak nie ma gier, to nie ma gier. Xbox has no games. Oh, wow. Ktoś nas rajduje. Jakieś 3 osoby. O-o. Pozdrawiam, rajdujących. Pozdrawiamy i zapraszamy do Poznania, po wartym. W Poznaniu pewnie bywamy częściej niż w jakimkolwiek innym mieście w Polsce. Bardzo, bardzo subtelnie, chłopcy, postanowiłem się reklamować. Zostali zamordowani. O-o. Dobrze. Ej, Grem. Co jest, Neko? Uczy się biologii. Uczę się całe życie. Mamy szarlotkę. Ja rozumiem, że musisz prawić komplementy swojemu mężowi, ale ciacho? Come on. Bądźmy szczerzy. Ponczuś, może, ale ciacho? Mamo, Grem mnie bije. Potom. Długo to jeszcze będzie trwała ta konsenka? Pierwszy raz widzisz Metal Geara? Tego dawno nie widziałem. To już 9 lat będzie.
Mogłem w tym czasie coś po speedrunować. Pograć. Cupheada mogę odpalić. I zerpaliłbym Cupheada. W tą sobotę robisz to wyznanie? Wyznanie. Wyzwanie? Wyznanie Archona. Wszyscy się dowiedzą publicznie, jakie mam wyznanie. No, chłopcy się nie poddają, widzę. Dobrze, Sato się nie będzie nudził. Czaj. Klik! Ale widzę, że teraz nam się na samym streamie aktualizują no. Te rzeczy. Także jakaś ulepszona wersja. O, znowu mu propsuję. Jeszcze mi opadnie ze dwa razy i będzie po ptokach. Aj, Snake. Fajne projekty się szykują na jesieni. Opowiem ci potem. Będzie na co czekać. Już nikt nie będzie podsłuchiwał. Urlop nagram tentatywnie. Wziąłem w tym roku cholera większość mojego urlopu poszła na potrzeby serwisu z jakiegoś powodu. I kto tu jest frajerem? No, fajne rzeczy jeszcze się w tym roku szykują, więc jaranko. Dobrze. Czemu ty jesteś zielony z przodu, a jestem zielony z tyłu? Ponieważ ja mam reflektor zaraz przy sobie. Mój lightsaber. Ty masz swoje lancerskie hue. Widziałeś, jak mryga na donaty? No jeszcze nie. No ja, nic nie donatuję. Pisałeś, że udało ci się to zaprogramować, ale robi się co, nino? Tak, błyska tylko na razie. Nagramy to pewnie zrobię coś fajniejszego. Nasze kamery na pewno będą to kochać. No właśnie dlatego nic nie robi, nic bardziej wypasionego na razie, bo za dużo kombinowania, żeby to wyglądało jakoś. Urlop mam nagramytatywnie. Na razie więcej nic na ten temat nie mówimy, prawda? No, jak będziemy wiedzieć na 100%. No. Ale gramytatywnie nie jest trudno wykminić, kiedy się będzie odbywało, bo zawsze się odbywa w tych samych terminach. Więc to jest stałe święto. Jak Matki Boskiej Pieniężnej. Nie, jednak masz tylko miesiąc. No póki co 10 minut cutscenki, jest nieźle. Ostatnio jak skończyliśmy, to było tak po 20 chyba minutach, nie? Tak pi razy drzwi. No, tak jakoś, no ale to jest ważne, bo ty musisz teraz wiedzieć, co się dzieje, więc masz kontekst ładny. Ale ja wiem, o co się dzieje. No, mi jest ładne. Wszystkie te panie są tu ładne. Naomi umiera. Spoiler alert. Także się nie napalajcie, chłopcy. A tu też będzie ten skakać? Pewnie nie. Nawet Snake jest ładny. Lubisz takich pomarszczonych starszych panów? Kto wybrzydza, ten umiera na Fox Day. Lumos Maxima, ciekawe czy zaskoczy, czy jeszcze działa. I co? O, działa! Ale to wiesz, to chyba kolorami powinno mrugać, bo tak to kamera na pewno zgłupieje. Tak, muszę zrobić jakiś color cycle, myślałem, żeby jakiś ten się robił. Może policyjne syreny zrobić. Zrobię na pewno coś fajnego. Chcę dodać jakiś Mario Coin Sound i jedziemy z koksem. Tak minie to, chcesz, tak to wiesz, na razie jest tak na próbę zrobione, żeby wiedzieć, czy działa i czy się nie psuje z czasu. Ładny kwiatek. Twoje ulubione kwiatki? Mhm. Tak, ślam. Here comes the money! No bo przynajmniej wiesz, nawet nie patrząc na ekran będziesz wiedział, kiedy wpadają donaty, tylko że znając gramitatywnie, to będziemy siedzieć przy stroboskopie przez całą właśnie, dobę. Mam nadzieję, że to będzie zachęcać do wkłacania, taki efekt. Weź swoje pigułki na wszelki wypadek, bo... Ojej.
Ojej. Albo może być taka kamera, jak mają ci, co robią te... jak się robi motion capture w twarzy. Taką kamerę przed gębą. I ludzie będą patrzeć, jak się pienisz całą dobę. W konwulsjach na podłodze. W sumie. Są ludzie, którzy by pewnie za to płacili gruby hajs. Ja bym płacił. Za każdym razem, jak widzę, że powoli odzyskujesz przytomność, to znowu pieniądze. To było coś. Brzmi jak całkiem zabawne święto. O-o. Będzie trochę hashtagów trzeba wymyśleć, bo póki co te sugestie z Facebooka są takie... Nie. No wymyśli się spoko. Miga czy nie miga? O, miga! O, i nawet szybciej zareagowało. No bo to API jest takie, że ono tam chyba co 5 sekund sprawdza i czasem się nie synchronizuje jakoś idealnie. Fajnie by było znowu zrobić rekord wkład w tym roku. O-o. Ja wspomniałeś, że może da się podpiąć SMS-y pod skarbonkę, tak? Że, no jest taka możliwość. To by pomogło, zakładając, że prowizja operatora nam jest za źle wszystkiego. A chyba właśnie na charytatywnych tych nie ma prowizji operatora. Dlatego jest to tak trudno załatwić. Dobra. O-o, no elo. Ej, boss fight. Takie ciuszki muszę Neko kupić. Sobie kup, żeby kontrolować. Chociaż nie wiem. No, tylko nie gotniczy. Krewnik z nosa leci regularnie, więc może się załapiecie i w tym roku. Dobra, jak się walczy tutaj? Słyszałem, że można się schować pod stół po prostu, czy tam pod łóżko, tak? I tyle. Nie, ona będzie na boki unikać twoich strzałów, ale nie będzie unikać ich wszystkich, więc... Na pierwszym etapie będzie się tam przebierać za różne rzeczy. Oczywiście termowizja jest kompletnie OP. Spoko, zobaczę sobie, co tu jest. Full. Okej. Okay. Dobra, to wyjdę i zobaczę, jak to wszystko tutaj wygląda. Halo. Tam ktoś... Pamiętam, że na jakimś etapie przebiera się za obraz, spooky. Tutaj za ten, tu spooky for me. A do nich to się strzela, czy co? Ehem! Nieźli są. Dobra, myślałem, że coś się zgliczowało albo coś. Elitarna jednostka, prawdziwie. Naomi, dalej są zaczyte. Ale cię robi jak chce. Zagapiłem się na donate'a. Naomi jest też bez. Zapomniałem, że dalej są zepsute najwyraźniej te SMS-owe. Super. Wyświetlają się strasznie pokracznie. Ale już się wyświetlają, wcześniej się nie wyświetlały wcale, więc... No tam jest strzela. Idę z tym. No te fałki, których nie zabiłeś. A, bo oni tu są. Pamiętasz, żeby sobie przełączać ramię, jeżeli celowanie ci średnio idzie. No nie wiem, czy one się będą respawnować, bo to są frogi, nie? Ja wiem. Czy nie, bossa szukaj przede wszystkim, a nie się zajmiesz pomperkami. Utevo Gran Lux. Nie rozumiem odniesień się Satego, bo niestety... Jest... Po prostu za wysoko poziomowy intelektualnie dla ciebie. Niestety nie jestem intelektualistą, jak Sato. Ej, Misz, dzięki za suba. Kurde, nie mogę się skupić, bo cały czas coś donatuje albo... Albo pisze. Dobra, to... Jak już ogarnę mniej więcej, to... Sterowanie? Chociażby. Czemu ten pan krzyczy jak pani? No to jest frog. Frogi są tu wszystkie kobietami. A tak też mruganie, tak na razie nie mruga.
Ale też to będę musiał skonfigurować. Tylko mruga z donate'ów z Twitch Alerts. Tak na próbę. Dobra. Teraz się skupiam, tak? No, zjedz rację manualnie i szukaj bossa. Pamiętam, że boss się pojawia na obrazie, pojawia się jako ten model medyczny, pojawia się jako ten duży taktyczny robocik. Czasami... Ej, Playboy. Jakbym rozłożył Playboya, to na pewno by się dało złapać. Czasami na suficie chyba gdzieś ląduje. Co? Aha, bo to jest okno. Co ja robię? Bossa szukasz. Nie, znaczy moja postać. Fajny ten akacz, ale amunicji to by mógł mieć więcej. Wiesz, jakbyś nie strzelał po udach, to pewnie byś jej tyle nie zużywał. A ja bardzo lubię udka. Mhm. Nadziewane łowiem. O, dobra. Teraz miałem się przyłączyć z nią. Ale nawet pamiętasz, jak się przeładowuje. O! Reflektor. No, co to jest zaznaczone? Aha, okej. Okay. Boom. Czemu ja tej bossowy nigdzie nie widzę? Ktoś sugerował wcześniej, że boss się pojawia dopiero jak wszystkie frogi sprzątniesz, więc... A, okej, okay, dobra. Możliwe, że tak właśnie Kojima chciał. To? Myślałem, że oni są tak dodatkowo. No, żadnego shotguna. Masz shotguna, pamiętam, że masz shotguna, tylko go nie wyekwipowałeś teraz. Kostumowałem 4. O, super szybko się obraca, zapomniałem. No, dlatego ten latający boss fight jest taki fajny. Że muszka tutaj... Przez te controlsy. Wiesz, o którym mówię, nie? Próbujesz dogonić przeciwnika celownikiem, on 3 razy szybciej biegnie niż ty, super. Dobra, spróbuję tego shotguna sobie podpić. O! Wyprzedaż. Z tej M-ki sobie wezmę... Nie widzę nic żadnego shotguna. Ostatnio patrzyliśmy, coś miałeś przecież. Kłamiesz, grę. O! Znalazłem! Yes! Purchase ammo. Mogę kupić amunicję do Playboya. Ej, nieźle. Pamiętaj, żeby przeładować. Oj, ładował. Możliwe, że będzie jeszcze przed sobotą stream z Xanadu. Może jutro. Bo akurat jutro chyba wrzucę recenzję South Parka i będę miał wolny wieczór, jak dobrze wszystko pójdzie. Już jest napisana, muszę tylko upiększyć trochę. Okej, chyba wyrżnąłem wszystkich. Już nie ma czasomierza nad głową. Git good. No to teraz... Teraz waifu, tak? Szkoda, że już mi się amunicja kończy. Waifu hunt. O! Spooky! aha, spooky. No. Tu jest spooky cutscenker oczywiście. O! Go sneak that snack. Czemu ludzie się tak strasznie jarają tym Xanadu? Nie mam pojęcia. O co róż? Myślałem, że to nie wiem, jakiś taki mem sobie wymyślili, ale... Co rusz, co chwila ktoś pytał to Xanadu. Wiem, straszna sprawa. Ktoś dzisiaj pisał na grupie lepiej Xanadu, że... lepiej Xanadu niż Goticzek, no ale w dalszym ciągu. No płaczę, Bobo. Strzelaj do niej, póki możesz. A czemu tak brzydko mówisz? Hey, language lady! Taka ładna buzia, a takie brzydkie usta.
Nie mam aparatu. Czemu na komputerze mam aparat? Mówiłem, że nie mam aparatu. O, dobra. Czemu mi stres spada, bo jest ładne? Łociu. Okej, okay. Aha, zapomniałem, że nie miałem racji za jakiś To było niespodziewane. To całe będę musiał od nowa zrobić? Nie wiem, coś całe, całe szczęście. Ale na twoim miejscu robiłbym retreat. Proszę. No przynajmniej jesteś zregenerowany. Gdzie ja teraz znajdę? Słownie jak z moją byłą. Okej. Okay. To nie brzmi jak zdrowy związek. Nie długo, tylko jest była. O, granat. No wiem, no już nic nie zdążę zrobić. A mam amunicję, ale do czegoś innego, tak? Do czego? 7 mm. Dlaczego ja mam amunicję? No taki z ciebie cesikowiec, że nie wiesz, co chodzi na amunicję 5,56? 7,62, pan Grem. Takie coś. No. Nie wiem, co to jest G3A3, nie ma takiej broni w cesiku. Kłamca. Taki niemiecki Heckler & Koch. Długi, strasznie nieporęczny. No ja rozumiem, że ktoś może traktować streamy Archona jako solowe podcasty, ale no, ludzie pytają konkretnie o streamy z Xanadu, a nie po prostu o streamy. Dlatego ten fenomen mnie intrygował. Dawaj na solo. W zeszłym tygodniu ktoś narzekał, że zamiast się koncentrować na fabule, to siedzimy i pitolimy. Zamiast... O! Nie! Daj, biać! Póki co idzie ci całkiem nieźle. Śmiejąca się oktopusia. Takie oktopusie są najlepsze. Tylko nie lubię, jak strzelają atramentem. A co ty robisz tu? Ten bomber. Ale śmieszne. Widzę, gdzie idziesz. Nie ma. A teraz jest tu. Kikabu! O! Tak? Tak, u ciebie się coś przykleiło. Ups! I'm okej. Okay. To chciało polecieć. O, faka, już w oknie, super. No to na pewno jesteś ty, Otakon, wiedziałem. To jest mistrzowska podpucha w wykonaniu. Super, chyba chodzimy. Nie wpadłem na to. Prawdziwy mindfuck. No to jest finish, tak. Śmiech jest zabójczy. Snake. I'm naked Otakon. No, jak już wspominałem, noktowizor, znaczy termowizor, noktowizor, cokolwiek, jest kompletnie OP w przypadku tej walki. Zresztą tu w trójce noktowizor też, znaczy termowizja też w niektóre boss fighty wykładała na plecy. Szybki jesteś o taki... Kurde. Nie zdążyłem się przycisnąć przez drzwi. Ach! Nie miałeś racji? No, chciałem właśnie zaekwipować w tym momencie, jak się przeze mnie przetoczyła, ale chamstwo. Dużo obrażeń zadaje tym jednym atakiem. No, tak po połowę paska na mnie.
muszę przeekwipować. Z dużego kalibru. Ciśnij. Wezmę to. Tutaj stóweczkę można sobie. Subskrypcja urodziła się cała i zdrowa. Jestem takim szczęśliwym tatą. Gratulacje. Jak ją nazwiesz? Poczekaj, aż zacznie ząbkować. Bardzo szybko w tej chwili umierasz. No już, już wziąłem rację. Nie marnuj amunicji. Jak się owija mackami, to... To jest najlepsze. Po ptokach. Wiem, że ty tak lubisz, ale... Leży, to też ma iframe się, więc... No właśnie zauważyłem. Próbowałem to teraz zbadać. Nie, nie. Skąd teraz wylezie? Pewnie znowu jakimś oknem. Nazwij ją Lootbox. Tak dziecko skrzywdzić na resztę życia? Nie lepiej Jessica? Bethesda. Anastazja? Ej, nie przeklinaj, dzieci oglądają. Gdzie jesteś, maleńka? Też poprę. Na suficie chyba, co? Patrzyłeś w ogóle w górę? Please. Masz. O! Nie, okej. Okay. Tylko skeltal. Tu spóki. Over, gdzie jesteś? No co, pokazuje ci się na radarze co chwilę. A, u góry. A, mówiłem, że na sufit masz patrzeć. Że jesteś taki mądry, bo masz dużo w głowie. I'm Overwatch. Hurt me more. Clocks. Gdzie jesteś? Gdzieś przy ścianie pewnie stoi. Kajrześ jest. Co za dziołcha? Dziołcha. Ona taka napalona, a ty co? O! Serio? A schowała się w kartonie. Bierze przykład od najlepszych. Bezdomnych psów. Co to było, mina? Pojęcia nie mam. Czy kolejny granat, którego nie zauważyłeś po prostu? No, klucz jest taki, że nie zauważyłem, więc ci nie powiem. O, o Jezus! Co za bluźniercze obrazki. Cza. Nieważne, kiedy będzie gra mytatywnie, ważne, żebyś już zbierał pieniądze. W tym roku będzie. Tak jak Grimnora. Okej, okay, czyli 2019. Słyszeliście tu to po raz pierwszy. W pierwszej kolejności. O! Otakon, to na pewno ty. No, to znowu Otakon, no. A jesteś duży, masz oczki. Co? No, przeładuj się tutaj.
A, nie da się przeładować jak zoom, jak ten. Jak celujesz. Ale głupie. To nie kodzik. The fuck? Co to jest? Jakiś... Cholera wie, jakiś homing granaty. To, co wcześniej się do ciebie przykleiło. No elu. Mogłaby już umrzeć. Mogła być już naga. O! Czekaj! Aaaa, nie zdążyłem. Blisko, ale równie, równo połówkę ci zabiera. Ja jej nie zabrał połówki. O, ty byś chciał uczynić z niej swoją połówkę. Flaszką się nie dzielę. Jest ładna? Jest. Okay. To nie ginie. That's sexist. Czy jest ładna? Jaki znowu mimik? Mimikiu. O! Wow. Gdzie ona poleciała? Aha, tu. Dobra, myślałem, że pobiegła na bok. Śmieszek, ośmiornica, wracaj. Tentakle. Jezu, ile można. Spokojnie, to jest dopiero typ. To nawet nie jest jej finalna forma przecież. Co ty sobie myślałeś? Dzięki, piechto. No. Jesteś już bliziutko. Spróbuj nie zdedzić teraz. No spokojnie, znajdę jakiś sposób, żeby to spierdzielić. Okej, udało się. Chcę na nią patrzeć. No nie. Teraz będzie cutscenka. Teraz będzie taka bardzo sexy cutscenka. Yes, to ja już się szukuję. Będzie haftować czarnym płynem. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. No elo. Ta druga faza jest właściwie dużo prostsza, bo... Jest jeszcze druga faza? No. Okej. Okay. Cześć. Nie masz ubrań już. Bober. Bober macka. Bober macka chichotka. Doesn't matter how it's snusno. Czarek dziwnie mówi. Cha? The will of cha? No, wygląda jak klasyczny piąteczek, nie? No. Nie płacz. So funny. Not that funny. It's all so funny. No. It's not funny. Czy ona gada w ogóle? Jest bipolarna jakaś. Czemu do niej nie strzelasz? Bo to twoje zadanie. No, ten model jest też zrobiony w oparciu o bardzo atrakcyjną modelkę, zresztą tak jak wszystkie pozostałe. Postaci w grze. Tak. Liquid Camel to.
Będziemy się już całować? Jesteś blisko. Ale potem jak ci Drebin opowie jej smutną historię, to będziesz ashamed of your words and deeds. Także na twoim miejscu bym uważał. Bo jak pojedziesz po bandzie, tak jak w zeszłym tygodniu, to potem będzie ci głupio. Ja po coś powiedziałem w zeszłym tygodniu? Pamiętam, że powstrzymywałem ciebie przed rozkręceniem gigantycznej dramy. Jak zawsze, jak co tydzień. W zeszłym tygodniu żeśmy dowcipem mocno po bandzie cisnęli. My żeśmy cisnęli mocno po bandzie. Obaj, oczywiście, że porówno. Czemu ten pan Bober tak śmieje? Snake już też nie ogarnia zupełnie, co się dzieje. To co, mamy ją wyczekać, czy...? No niby możesz, ale właściwie bez aparatu to w White Roomie niewiele się zmieni chyba. Możemy na nią patrzeć, jaka jest ładna. Co, on do niej strzelać, czy co? Nie wiem, 3 minuty trzeba było przeczekać, czy ile tam było? Super umiejesz. Mówiłem, ten drugi etap jest dużo prostszy. I my to już ze sobą. Dobre ma te uniki. Daj się chociaż raz przytulić. Okej. Okay. Stary capie. That's nice. This is good, isn't it? Super boss fight. Dobra, styknie. Mam Snake, żonę. No, potrzebuję tylko trochę miłości. Ja ją ciulnę. This is good, isn't it? Trzeba celować w Bobra. Bober jest za duży i nie ucieka. On jest kuloodporny. Hihi. O-o. Co tu się... Co się odkodzimowało tutaj w tej chwili? Cele ona śmiesznie wylądowała. Jak prawdziwa modelka. Nie, ale... Tu jej tułów nie leży na podłodze. No nie wiem, zniknie pewnie. Szkoda. Spadła tak, że jej tułów wisiał w powietrzu i tylko końcówkami piersi leżała na podłodze. Kodzima tak chciał. Zmieniła się w seksowne niemowlę. O co chodzi w ogóle? A już nie żyje, tak? Dźgnij ją nożem, sprawdźcie. Okej. Czy będzie słyszeć. Nyny. Ona nie żyje, śpi, co ona robi? Zaraz się wszystkiego dowiesz z kolejnej 20-minutowej cutscenki. No weź sobie czapkę. Jej! Epicki loot drop. O, widelcem ją. Spałaszujemy ją. Weź sobie cały ten kostium, jest fajny. Chodź, pomogę ci ją rozebrać. Masz taki kostium przecież. A nie taki zgrabny. Jezu, drogi. Metal Gear! It utilizes the same kind of technology as your Octo Camo suit. Using it together can get you even better results. Dobrze, mi to wyjaśnia po tym, jak to było. Jego team R&D nie wpadł na to, że taki kamuflaż na głowę też byłby całkiem spoko, nie? Oj tam, oj tam. Nie, to face camo jest ważne później z fabularnego powodu przecież, nie? Gdzieś tam do tej wschodniej Europy będzie się wybierał, będzie się przebierał za, będzie robił cosplay młodego Snake'a. Ale wiesz, może mógł być też ważny fabularnie od samego początku i nie byłoby takiej dziwnej luki. Bo to chyba było to face camo, nie? Jak on się, jak udawał młodego Snake'a. Nie pamiętam. A tak.
To grałem raz dekadę temu, jak cię jeszcze na świecie nie było. Jeszcze miałeś włosy wtedy, pamiętam. O, panie, to było, to musiało być. Za czasów, kiedy można było podać wiek Rufusa bez uciekania się do datowania węglem. No, jeszcze się wtedy w tym, w 32-bitowej wartości mieścił. To było śmieszne, kiedyś ci wytłumaczę. Nie musisz. Pewnie usłyszałeś to w Big Bang Theory. Satę mi opowiedział. A on gdzie usłyszał? Nie miał nadzieję, że mu wyjaśnię. Na kasie Waździe nigdy takimi dużymi liczbami nie musiał operować. Ej, jest 50 subów nam pykło na tym, na Twitchu. Fajnie, dzięki. Bardzo mi miło. Jeszcze... Kiedy jest jakiś kolejny próg, który pozwoli nam na dodatkowe emoty i tak dalej? To jeszcze chyba daleko, bo to, czekaj, sprawdzę. Jest dobre ten, ze stópkami. Ale cały czas mam włosy na głowie, prawda? Nagramitatywnie zrobię próg, żeby gram stópki pokazał. Eww! Ej, zapłaciłem kiedyś Matiemu na livestreamie, żeby pokazał stópki. Ja wiem, że ty masz dziwne fetysze, ale Mati się na Golasa na wykopie za darmo pokazuje. Zobaczmy. Emotikony. Potrzebujemy jeszcze... jeszcze 15 subów aż. Takie fajne ikony mógłbym dodać. Muszę zrobić jakieś nowe ikonki dla subów. Można mieć dla... Im dłużej masz suba, inną tą ikonkę na czacie. No wiem. TMR ma tak u siebie różne rasistowskie ikonki. Nie mam talentu ani pomysłu, więc... Pokazywałeś go w zeszłym tygodniu. No cały czas tu siedzi. Wygląda jak wklejony. Jeju, co tak dużo mówi? No hej, co narzekasz? 45 minut minęło i zdążyłeś zrobić jeden boss fight. Aż. Facecamo. Widziałeś czarnego burgera? Widziałem czarnego burgera, ale czarny burger to żadna rewelacja. W Japonii co rusz jakieś takie Star Warsowe promocje robili i tak nie dalej. Nie jesteśmy w Japonii. Zresztą nie wiem, czym oni farbią te buły. Pewnie właśnie jakimś tym oktopusowym sokiem. Nice. Chyba tak się w przemyśle żywnościowym barwi na czarno. Chemia! Sama chemia, panie. Sama chemia. Czym się różni czarny burger od zwykłego? Skrada serca. No trop ten. Niskiej jakości tekstury tropie. W dawnych czasach tropienie musiało być bardzo trudne. Jak miałeś taką teksturę 16x16 pikseli i wyczytaj ślady, cwaniaku. Tu chyba będzie to kamo z rękami, z dłońmi. Gdzieś w trawie schowane? Tak, on jest zajebisty. Niech ktoś szybko wygoogla. Mój ulubiony easter egg w tej grze, więc... Ale to musisz sobie je zapisać, nie? Tak. Więc nie wiem, czy je znajdę. Co ten snack? Trzeba iść za tymi śladami, ale da się chyba z nich zboczyć właśnie i znaleźć gdzieś po lewej, gdzieś. No to szukaj. This is snake. Snake, have you lost sight of the target? Whenever something moves, it leaves a trail behind. A stench. Taint, if you will.
I'm not like Big Boss. Tracking isn't my strongest suit. When did you get so good at it? After saving Sunny, I drifted around the globe. In Alaska, a tribal elder taught me. Bloody blah. Mam wrażenie, że to by była ciekawsza gra. Gdyby co? Gdyby opowiedzieli tamtą historię. Na Syberii. Rose and I live in different worlds, different times. Ta gra propaguje zboczenie. Jakie? Zboczenie z kursu. Tak jest. On the battlefield. Listen, Snake. Scouting is based on the principles of hunting. There are two fundamentals: awareness and tracking. No. Awareness. Awareness refers to locating a trail by paying careful attention to your surroundings. Tracking means to follow that trail. Your target's trail could be footprints, a branch they broke along the way, bent grass trampled underfoot. You need to feel for clues using all your senses. Wyjaśnię mu to jak pięcioletniemu dziecku. Smell, touch, the direction of the wind. Jaka gra, taki tutorial? Sorry, Jack, ale ja mam tylko pół roku życia i i raczej nie mamy na to czasu. You sound like a ninja. That ninja? Are the ultimate scouts. Just call me Deep Throat. Okay. The same thing. You may be the hunter, but you are also the hunted. O, dalej lepsze tropienie niż Monster Hunter. Monstero Huntero. Don't disturb the air around you. Try to make as little noise as possible. Your pursuers will be doing the same, trying to sneak up on you without a sound. Nie masz szansy, żebyśmy skończyli maraton przed gramitatywnie. Pewnie trzeba będzie zrobić jakąś przerwę między czwórką a piątką. Zobaczymy. Nie wiem, czy damy radę czwórkę skończyć przed gramitatywnie. Biorąc pod uwagę to, że gramy raz w tygodniu po około półtorej godziny. Ogarnie się. Damy radę. Albo skończymy na gramitatywnie. Wiesz, jak używać drabiny? Drabiny, no, wciska push the select button i tam jest drabina. Ja bym ją zwęszył najchętniej. Zobaczymy, czy znajdę ten. Czym jestem nerdem? A co, kwestionujesz to stwierdzenie? W życiu. Zastanawiam się, co skłoniło go do takiego przemyślenia. Czy właśnie did you just assume his gender? On asumował mi, że jestem nerdem, więc wychodzi uczciwym będzie. Jakoś tak tu cicho i spokojnie. Za cicho. Pewnie wpadniesz zaraz w jakąś pułapkę. Właśnie, ale nie ma ani niczego na radarze. A czemu w ogóle cały czas masz wyekwipowany taki mało dyskretny... Co, pistolet? No. Przecież gramy stealthy. Nikogo nie zabijamy, co właśnie, taki tactical espionaż miał być. No to na pewno będzie. No. Nie zeszczaj się. Szczanie w robocie. Za to ci płacą, gówniaku? Co to było? Co podniosłeś? Jakiś foreskin. Foregrip, a? Foreskin, mówisz? A jest taka płeć jak nerd? A nie wiem, na Tumblerze musiałbyś zapytać. Na Tumblerze to jest każda płeć. That's the joke! Każdy rzeczownik to jest płeć, czasem nawet przymiotnik. Z moją płcią może być na przykład gruby. Ja się utożsamiam jako gruby. Utożsamiasz się jako majonez. Czasami. Tak, nie znajdę chyba tego teraz, szkoda. O, fuck. O-o. Fuck. Dobra. Something just co? Skąd się tu wziął?
No faktycznie tak trochę ci się ten podgląd mojego Skype'a. Bo cały czas się to jebane okienko otwiera. Sorry, że klnę, ale tak mnie wkurza. Starczy, że przeklikniesz gdzie indziej, klikniesz z powrotem na twoje okno i się otwiera znowu. I nie da się nic z tym zrobić. Starczy przesunąć, zminimalizować, bo ja sobie jak po prostu przesuwam, klikam znowu i ono wraca w tamto miejsce z powrotem. Oh well. Witamy w Skype'ie od Microsoftu. Jak Microsoft czegoś dotknie, to oni wszystko potrafią spierdzielić. Słyszałeś, jak spierdzielili Minecrafta? Nie, jakoś zrobili? Wiesz, nie wiem, że ciężko ci w to uwierzyć, ale nie śledzę newsów związanych z Minecraftem. Nie wierzę, dlatego pytam. Nudle. Wiem, że wpadniesz na pułapkę. Nudle na podpuchę byłeś zostawione. No więc wiesz, że na konsolach jest Minecraft, na PC-cie jest inny Minecraft i na komórkach jest trzeci Minecraft, ten Pocket Edition, tak? Mhm. I te trzy wersje się od siebie różniły. PC-towa wersja to była ta ultimatywna. Konsolowa wersja była trochę uproszczona, żeby były, wiesz, mniejsze mapki i tak dalej. I była ta trzecia wersja... To chyba była największa różnica, nie? Rozmiar świata, bo pamięci tak, zwyczajnie tak, brakowało tak. W konsolach. Znaczy było tam wiele wersji do tyłu, przede wszystkim tam funkcje dodawały i dużo później. No i była ta wiadomo, wersja sam mobilna. Proces certyfikacji trwa przecież wieki, więc... I ta wersja na komórki, taka najbiedniejsza. No i ogłosili, że zrobią ten update, że wszystkie wersje będą... O, grunie! I niech zgadnę, pewnie wszystkie sprowadzili do najniższego wspólnego mianownika. Jap, wszystkie są teraz... opublikowali na Switchu wersję konsolową Minecrafta co za 2 miesiące temu i lada dzień go będą wywalać i zastępować tą komórkową, najbiedniejszą wersją. To samo zrobili na Xboxie. Najśmieszniejsze jest to, że ten interfejs tej mobilnej wersji nawet nie jest przystosowany do konsol. Co robisz guną? Chciałem z Lyny. Ale fajne są. Wow, i dzieciaki nie wyszły na ulicę protestować, że im Minecrafta, cenzurują? Jaka dida. Wygląda jak dida. Wracaj, dida. Co spierdasz? Ale zobacz, to jest dosłownie dida. Wracaj, dida, a ty kurwo. Ale drom ryje. W każdym razie, no... Nawet brzmią podobnie. Znaczy, fani to tam nie, ale Eurogamer zrobił artykuł na ten temat. Jakieś tam potestowali i są niezadowoleni. No to nieźle popłynęli. Za mało trójkąt. Ciekawe, jak szybko będą to odkręcać. Pewnie nie będą. Powiedzieli, że to jest ich nowa taktyka, że teraz wszystkie wersje Minecrafta będą oparte o tą mobilną i to będą teraz rozwijać. No ale w wielu aspektach jest po prostu wielki krok w tył. Jest to trochę śmieszne takie. Miałem się ten komentarz, w którym ktoś napisał, że Archon jest jak 5-latek i dorosły facet na raz. No i? Co do ręki, to do buzi. Dobra, o co tu chodzi? Przed chwilą, nie? No tak, ale tu idą te ślady stóp i nie wracają. Czyżby sekret? Nie. No i? I? A, może to są moje ślady? Chyba wróciłem po prostu po moich śladach tutaj, ale nie, bo nie ma tu powrotu. Swoje też zostawiasz. Szukasz tych... Bo się rozdzieliły te podwójne. Z obcasami. Czy nie ma nic złego ale w tym, że... Słyszałeś przecież, że nie tylko same ślady, ale też wiesz, te podeptana trawa, jakieś pęknięte gałęzie i tak dalej, więc pewnie ten noktowizor ci teraz troszkę przeszkadza. Trawa, srawa. A co tam Nyna? To Nyna najlepiej. Dalej Nyna. What could be Naomi's? To? Chusteczka? Ktoś coś dropnął. Zdropowała jej chusteczka. Czat już znowu zaczyna opowiadać głupoty zasłyszane gdzieś z piątej ręki. Przestaje go czytać, no o tym patencie Activision. A to stary ten patent był. No właśnie, mega stary, złożony kiedy? W 2012? Także
dokształćcie się, zanim zrobicie z siebie wykopków. Grem, bądź uprzejmy. A czemu? Ja nie muszę. Wiesz mi, jak mnie strasznie irytuje to, jak ludzie głupoty opowiadają? Co to? Staniczek. Ej, zaczyna się robić fajnie. Czemu jest? To też Naomi? Czemu zostawiła? Mogę je wziąć. Powąchaj chociaż. Czekaj. Słyszę kłopoty. O. Kładź się na ziemi. Jakiś kamo by się przydało zarejestrować, bo póki co masz taki średni ten indeks. Żeby założyć, założyć maskę, musisz... A po co mogę chcesz to podnieść? Kamuflaż sobie zrobię stanikowy. Proszę. Dużo lepiej. Chcę się zoomować jakoś, czy gdzieś jest mój... No i faktycznie jest dużo lepszy kamo indeks. Też jest Naomi. Już mamy. Dobra. Idziemy tam. Jak tu staniczek, to... Ktoś kima? Mati streamował. Czy tam się coś innego działo? To jest Gubin. Wygląda trochę jak Gubin. Kurde. Żal mi tej miejscówki. No dobra, lecimy dalej. Na pewno już ją ominąłeś, tak? Nie wiem, nie pamiętam gdzie ona była. Pamiętam tylko, że w tej lokacji. Mati wcale nie spał. Mati trollował tak jak z palcem, który mu utknął w fidget spinnerze. Nie wiem, co oni musieli robić, żeby tyle tej trawy spłaszczyć. Walcem chyba jechali tędy. Nagramy to tywnie, pewnie zrobimy całą dobę PUBG'a. Co ty na to? O. Jak zbożowe. Trofis nawet wpadł. Ja nie wiem, wiesz, że mnie takie gry w ogóle nie interesują, więc jak chcecie grać w PUBG'a, to proszę was bardzo, ale ja tego nie kupiłem, nie kupię i grać w to nie będę. Nie chcą mnie wziąć. Chcą cię zabrać. We are not alone. Dziwia musiałbyś pewnie ze 4 godziny tam stać, żeby coś się stało. Wczytam za tydzień. No myślę, że Mati po prostu nie tylko palec próbował w fidget spinnera wsadzić, ale tylko palec mu w fidget spinnerze utknął. If you know what I mean. A nie skończę tej Zeldy, ja cały czas jestem na pierwszym dywańbiście i zajmuję się głównie koszeniem trawy i zbieraniem robali. No tak jak ja w Stardew Valley. Kurde. Ja tu zabijam człowieka. Nie, teraz jest czas na rozmówkę. Ja w Stardew Valley już kończę pierwszy rok. Mam kurniczek, już go powiększam, mam... stodołkę, mam roślinki. Więc spoko. A, coś mi powiedział, że coś wyłączyć, że kiedy podchodzę do wrogów. Że Solid AI mogą usłyszeć. Albo mogą też nynać. Mogą też nynać. A, czekaj, czemu oni kimają wszyscy? Można bo to są babeczki. Babeczki zawsze kimają. Co sugerujesz, ty mizoginistyczna świnia?
nic nie sugeruje. To było bardzo, bardzo takie konkretne stwierdzenie. To nie była żadna sugestia. Przyznaj się po prostu, że się zgubiłeś. Szukam cały czas tego miejsca. Jezus Maria, zamknij ryj. Take cover, Snake! Nic nie będę take... What? What? Super mają słuch, faktycznie. Wyostrzony na maksa. Tyle nieprzytomnych tajnych agentek. Więc... A ty dalej nic. Więc co należy z tym zrobić? Porządek. A jak zawsze. Jakiś kogblok przychodzi. To jest... Kapitan Rohypno w akcji. Czy to jest jakiś taki stereotyp, którego ja nie rozumiem? Czy... Ale że co? Strasznie seksistowskie. Sztuczna inteligencja tutaj tych żeńskich wojowniczych. Wiesz, jak to wygląda teraz? Jak pewna lokalizacja. Jak klasyczny piąteczek. Już mówiłem. Blisko znana mi lokalizacja, ale nie będę się wypowiadał na ten temat. Who goes there? They must have gone separate ways here. O-o. O, brakowało! Ale to znaczy, że to nie jest, że nie jedyna, która tu jest. Szczał na Claymora? Co to miało być? Ogona! Jest! Czyżbyś... O! O, proszę. Dobra, sobie zarejestruję. Znalazło się. I że to jest taki super ten kamuflaż, mówisz? Nie, no ogólnie on jest fajny, ale jest... Co mi się... Czy guno mi utknął? Nie, okej, to moje włosy. To jest tu fajny easter egg, bo to są deweloperów te. I nie da się go nigdzie indziej zdobyć. Hand shape. Register. Tada, hand camo. No, co nie jest ogólnie fajny easter egg. Sobie z łapką Kojimy chodzić. Ciekawe, która z tych łapek jest łapką Kojimy. Ta łapka Kojimy jest niewidzialna. Ale guny wszędzie, ja pierdolę. Niewidzialna ręka Kojimy? Mogłem tu siedzieć cały dzień, pa. Zapierdzielę. Guno, uciekaj. Uciekaj, Guno. Uciekaj, bo tatuś cię złapie. Asru, Guno. Nyny, Guno. Chodź jak nyna. Idziemy nyny z Guno. Będziesz go pochłaniał? Przez osmozę? Nie ma Guno. To jest najlepsze. No. Więc jesteś w 10% gruniem. A żre tak samo. No. Oni poszli. Trawę i ogórki. O? O, o. Wyłącz Solidaj. Nie, niech ona podejdzie. O! Nie. Więc nie będę wyłączał właśnie, to jest najlepsze... No buty są? Najlepszy wabiciel? Czemu ona się rozbierała? Aha, to Claymore. Dobra, myślałem, że to coś też jakiś czupek. A czemu nie? Ja pierwszy raz słyszę, żebyś to był tak skonfundowany przez rozbierającą się kobietę. No i wielokrotnie byłem. O, snajperka w końcu. Snajperkę masz. Nie usypiającą, co prawda, ale... Spokojnie. Wypadła z papci z wrażenia. może faceci, którzy są częściowo gruniami, to i fetysz po prostu. Automatycznie z niej spadają ubrania. Co za krąg w zbożu. O, strzel w to. O. Oszukany.
Strasznie dużo jest easter eggów takich różnych na tej mapce z jakiegoś powodu. Czy Kojima tak chciał? Muszę kiedyś zrobić na jakichś tych... Na jakimś... Pojechać na jakiś konwent i zrobić jakąś prelekcję. Czy Kojima tak chciał? Z listą rzeczy, które chciał Kojima. Mistrz Seller by powiedział, że do niczego, bo wcale o Star Warsach nie mówisz, więc po co się starać w ogóle, skoro wszystko jest bez sensu. Dobra, jesteśmy. Znaczy ogólnie to za każdym razem, jak mam jakiś fajny pomysł na coś, co mogło być fajną prelekcją, to wolę zrobić o tym film. Żeby każdy sobie mógł zobaczyć. Prelekcje są do napędzenia lansu bardziej niż do szerzenia wiedzy. Znam ludzi, którzy... Strafasz za zbyt małej ilości ludzi. Widziałem ludzi, którzy robią po prostu na prelekcji, po prostu mówią dokładnie to samo, o czym na przykład nagrali film i po prostu powtarzają. Ale nie wiem... Super. O, jest ubrana. Nie rozumiem. Nie była ubrana, a teraz jest ubrana. Może to wam się rozbierał, dlatego teraz w płaszczu chodzi. Nie? Ale ona nie miała stanika. To prawda, to nie mógł być jej stanik. Był mój stanik? Może to był stanik Otakona. Na przykład sobie tak myślałem, no, jak zrobiłem ten film o Pali NTSC, że to by był super temat na prelekcję. Można się bardziej rozgadać niż w takim filmie. No, zrobiłem film. No, a co byś zrobił, jakby na sali trafił się jakiś ekspert z Elektrody, który by cię poprawiał na co drugim kroku? Co? Sidebub, underbub. Nic bym nie zrobił, bo nie ma co poprawiać. No jak to? Przecież średnie napięcie w gniazdkach wynosi 0 V. Grem, mówi się 0 V. A, oj, widzisz? Jesteś zaorany. Przepraszam, panie ekspercie z elektrody. Na jakim my byliśmy? Byliśmy na takiej prelekcji, gdzie był jakiś gościu, to co chwilę przerywał. My to znaczy kto? Wydawało mi się, że ja i ty i cała reszta ekipy. Musiało być na jakimś konwencie, nie wiem, na jakiejś prelekcji, nie wiem, jakiejś mrówy albo ikabody albo coś. Pamiętam, że był raz taki gość, co chwilę podnosił łapę i coś tam napierdzielał, gadał, wreszcie pod koniec już mu mówili, żeby nie podnosił ręki, bo nie ma czasu, czy coś. Irytujące to było strasznie. Nie, to jest jednak pistolet usypiający. To ja sobie ją użyłem. Stary dziarze. Ciuż, prawie się live kończy, co? No. A ja dopiero co znalazłem łapki. I staniczek. No, dalej intryguje mnie, czy to był staniczek. No, na pewno nie był to staniczek Naomi. No to zgoogluję. Metal Gear Solid 4. Who's bra? Naomi's bra. Nie, nieprawda. Who's pink bra was that? Naomi doesn't wear a bra, so how did that get there? It was a ruse the PMCs made. I'm guessing it belonged to one of the frogs. Snake, dawaj w żyłę! Możemy już przejść do mikrofalówki, to jest mój ulubiony fragment. No, jeszcze trochę ci brakuje. Myślisz, że dasz radę w tym wieku przejść za pierwszym podejściem? A da się umrzeć? Mikrofalówkę? A wiesz, że nie wiem? Wiem, że byłem strasznie zmęczony, jak no ja skończyłem. Ja doszedłem na styk, ale ja myślałem, że tak ma być, że gra ci tak cię robi w jaju właśnie specjalnie. Zobaczymy. No o, Guna przyszedł. Wiem, że się umęczyłem. No to jest fajna scena.
Może zeskoć. Tak ci nie zależy, co? Drewin mnie uratował. Frank Drewin. W własnej osobie. Frank Drebin best wife'u. Skakuj. Zaufaj nagiej małpie. Naga małpo. To nie był seksistowski komentarz, to było nawiązanie do konceptu ewolucji, okej? Okay? Skoro tak twierdzisz. Ale ta ewolucja to tylko teoria, więc ja bym się jakoś szczególnie nie przejmował. Na szczęście, no dobrze. Czemu po prostu nie wrócą? Nie jest pociąg osobowy z Warszawy do Poznania, że nie mogą go obrócić i musi jechać. Kojima tak chciał? Nawet pociąg osobowy ma hamulec bezpieczeństwa. I see you! Wreszcie jakiś turret section. Jezu, ile jest ten na temat Stanika Naomi na Google. No dobra. No to uratowaliśmy świat. W sumie do tej pory nie jestem pewien, co my tu robimy. Co my tu robimy? Nie pamiętam? W sumie nigdy się nie zastanawiałem, czemu w ogóle jesteśmy. Nie wiem, czy kiedykolwiek wiedziałem, czemu w Metal Gearze jesteśmy akurat tu i robimy to. A to nie chodziło o to, żeby się od Naomi dowiedzieć czegoś na temat tego wirusa, który cię zjada? To nie chodziło o przeprowadzenie tego badania? A wcześniej, tam jak byliśmy tam w tym Afganistanie, czy gdzieś tam? Nie pamiętam, autentycznie. Czy to ważne? Ważne, że Kojima tak chciał. No, może ratujemy Naomi faktycznie. No teraz tak, no tak, ale... Ale dlaczego? Mało istotne. Nie gramy w to po to, żeby odświeżyć sobie fabułę, prawda? Szukaliśmy Liquida? Jakiego Liquida? Ocelota. Proszę nie mylić postaci kluczowych dla kanonu Metal Gear Solid. No, teraz w końcu jakiś prawdziwy taktyczny espionaż. No nie? Wreszcie trochę Call of Duty, bo już... Mówię, nareszcie jakiś turret section, no bo ile można się skradać. Ja bym się na Gekosach skupił na twoim miejscu. Gekos. Są eksplodujące beczki czerwone, także wszystko się zgadza. Te zombiaki. No maszyny, synu. Do something, Snake! He's magnificent bastard! So it's okay if we kill them. Czemu się zatrzymaliśmy? Snake, proszę, select button. Przycisk selekcji? Ale to tylko teoria. To już żyjemy. O-o. No CQC. Dobra, to też może być. Close enough. Może być. Co te krowy? Jak te, jak kosmici w South Parku. No. Kojima tak chciał. Ale marnowanie amunicji nie jest dobre dla biznesu, Drebin.
Jakie marnowanie amunicji? Masz nieskończoną amunicję. A nie, nie, nie mam opaski. Unlimited ammo! Yeah, baby! Teraz to faktycznie przypomina scenę z Zabójczej Broni. Brakuje tylko ludzi w full-size kondomach. Czekaj. Pokażę ci coś. Poka, poka. Nie da się zapauzować. Nie pauzuj. Nie pauzuj, bo strzelają do ciebie. Pracuję. Aż! Wracaj się szybciej. Ktoś nawet wisi uwieszony na samochodzie, jest idealnie. Jezu, jak to się powoli obraca. Oj, będzie banik na tubce. Co? Za prawo autorskie? Where? Materiał i tak na pewno nie jest przyjazny wszystkim advertiserom. Jak ten o systemie PAL i SECA. To jest zakazana wiedza. Prosto z Mein Kampf. Do kogo ja bym w ogóle strzelać? O, pan tu? Wszystkie. Pan tu nie stał, przepraszam bardzo. Może wszystkie beczki musisz rozwalić, żeby otworzyć przejście. Albo ten pojazd, który pewnie do ciebie będzie. O-o. Właśnie, ten pojazd. Dobra, włączę sobie dźwięk z powrotem, bo myślę, że może być przydatny. No masz jeszcze jedną beczkę po prawej stronie. Dobrze, w porządku. Czuję się jak na PGA, jak wchodzę na halę. Wiesz? No. Dobra, na to. Daj autograf! Pali seks. Co? No ile można shoot the gate? No nie, gościa. Te cyber gimy nam tyle dajs. Co ty mu? Dobra, nie chcę wiedzieć, co tym robiłeś. Snake, destroy the gate! Nie wiem, może ty musisz jakąś rakietnicą swoją to przykrzanić. A mam taką? Coś na pewno masz w plecaku, masz nielimitowaną amunicję, więc... Gdyby coś jest, to może mnie zobaczyć. O! Jest jedno skrzydło, czyli trzeba po prostu konsekwentnie... Ej! Nie podają nigdy, dlaczego film z czymkolwiek jest B. Po prostu to jest automat, oni tego nie sprawdzają. A próbowałeś się odwołać? Tak, już przywrócili. Tylko co z tego, że przywrócili, jak po paru dniach, parę pierwszych dni nie było reklam i co, zero kasy z tego będzie, no bo kto chciał obejrzeć, to już widział. Może YouTube. Ale nie podają, no po prostu jest tak. Podobno jest tak, że jeżeli automat nie może wymyślić, o czym jest dany film, to automatycznie zakłada, że jest nieprzyjazny. Że się nie nadaje. To jest świetny model. Na temat zawartości. Świetny model biznesowy. To jest ostatecznie ich strata, no bo oni na tym zarabiają albo tracą pieniądze przede wszystkim. Mnie to nie rusza, bo ja tam pieniędzy praktycznie z YouTube'a w ogóle nie zarabiam. Gdybyśmy zarabiali pieniądze z YouTube'a, to byśmy nie musieli bawić w różne partnerstwa i tak dalej.
inni są w trochę bardziej kijowej sytuacji. Znaczy na pewno nie w Polsce. W Polsce ich chyba z reklam nie żyje. A w Polsce się nie da żyć z reklam na YouTubie, chyba że się ma wardęgowe wyświetlenie. Ale to i Wardęga nie miał w Polsce wyświetleń, tylko za granicą i stąd kasiora, więc... W Polsce się nie da na YouTubie zarobić. Musisz nauczyć z markami współpracować. Współpracujemy z marką, jestem zadowolony. Więc... Nie, musisz się sprzedać. Musisz się kompletnie sprzedać. Ja byś się mógł sprzedać wreszcie. No ale kto by mi płacił za to? Jak? Brand. Jest na pewno jakiś brand, który sponsoruje porost włosów albo coś takiego. Ej, tu niedługo będzie zaraz ten. Koniec slajwa. Raiden. Ej, faktycznie, to jest czas na Raidena kontra Vampa, tylko że to jest kolejne 20 minut cutscenki. 8000 zł na miesiąc rok. No ale rok też ma pewnie z 10 razy więcej wyświetleń. Znaczy no kiedyś miały. Znaczy teraz pewnie ma znowu przez te uobrażanie. Serio mu się to ogląda? Ja wiesz, tak, prawie milion wyświetleń, jak nie więcej ma na każdym odcinku. Ogląda się. Nie będę się wypowiadał na głos. MKRR? Średnią krajową mniej więcej. Jaka jest średnia krajowa z 6000 zł? Nie wiem, jakie są w tej chwili wskaźniki ekonomiczne. Minimalna krajowa to jest coś koło 2000 chyba już. A ile jest średnia? Dlatego nawet nie wiem. Mhm. 4500 chyba. Smutno, że tak mało. No, czas na Raidena. Save the day. No, ja to nie wiem, co ja teraz odpalam sobie. Teraz to patrz na cutscenkę, to jest jedna z fajniejszych cutscenek w tej części. Podgłoszę trochę. Chociaż nie będę zagracał. Niech se leci. Zorro przyjechał. Streamki to się ogólnie wszędzie chyba bardziej opłacają. Znaczy ja nie mam danych, bo ja tam streamuję od święta. Ale nawet jak nie streamuję dużo, to mam wrażenie, że ten... Zdaj mi te szpilki, kobieto. Że zysk z tych... W końcu posłuchała. Że zysk z tych live streamów jest bardziej opłacalny. Z samych subów prawdopodobnie. Jakbym streamował regularnie, tak normalnie, nie wiem, powiedzmy codziennie, z 2 godzinki, to mam wrażenie, że z samych subów na Twitchu by się dało zarobić więcej niż całego YouTube'a. Z naszą iluś tam 100-tysięczną widownią, tak? A na Twitchu to ogląda z 200-300 osób, to jest chore. Że ćwierć miliona ludzi nie da się zmonetyzować w taki sam sposób jak paręset osób na Twitchu. To coś jest mocno nie tak z systemem na YouTube. No zobaczymy, w którym to pójdzie kierunku, bo jakieś zmiany w systemie muszą nastąpić, bo inaczej cała ta bańka prędzej czy później pęknie. Ło, jaki przystojny mężczyzna, tak, zgrabny. Skręcił kark robotowi. Twitch w Polsce reklam prawie wcale nie emituje. Ludzie cały czas narzekają, że... I chyba w ogóle się wycofują z treści reklamowych takich, bo to... Bida. Z tymi reklamami jest. Zżynka ze Star Warsa. Simpsons did it. Nie, w Rising nie będziemy grać. Tylko w numerowane Metal Geary. Byśmy do końca... To wygląda prawie jak Rising. Do końca świata byśmy grali. Byśmy we wszystkie Metal Geary. Jeszcze w spin-offy, we wszystkie Portable Ops. Peace Walkery i całą resztę. No ja mam nadzieję, że bańka YouTube'owa to nie pęknie, bo
bo pójdę z torbami. Co ja zrobię? Jestem nieudacznikiem. Nie, będziesz musiał pójść na etat, jak ja. Chodzić do pracy codziennie. Co? Pamiętasz, jakie to uczucie? Pamiętam. O, już opublikowali film Andrzej Gawroński? Co? Nie dostałem nawet tej informacji, ale to się bardzo cieszy. Chyba, że nie opublikowali. Co? Czekaj, aż sprawdzę. No, faktycznie. Nagrałem narrację do... Ale mam gigantyczny lag na Twitchu. W tej chwili dopiero patrzę na Naomi, która ściąga szpilki. Dzieje Corini zrobiły film dokumentalny na temat Andrzeja Gawrońskiego, aktora głosowego, który był chociażby Deckardem Cainem w Diablo. No i zrobiłem dla nich trochę narracji do tego. Fajnie, że to było. O, chickeny wszędzie! Ja muszę je uśpić. Uratuję was! Ktoś się rozdepcze, nie? Gotta give him a chicken! Gotta go fast! O-o. Spokojnie. Jestem bezpieczny. Chicken, atakuj go! Dobrze! Patrz, jak go zniszczył. No, Guno! Ratuj mnie! No, wkurza mnie też to komu. Pod tym względem, że nie widać twarzy w podstępie. Muszę obejrzeć ten dokument z dziejów Corinis, bo podobno fajny, a ja go nie widziałem jeszcze. Ale to taką pełnometrażówkę zrobili jak 40 mecz, minut. 40 minut na film. No jednym aktorzem to tak. Całkiem sporo. To jest ogólnie o... Ciekawe, skąd im się pomysł na dokument. O. Znaczy oni robią dokumenty o różnych aktorach głosowych jeszcze... Zanim my robiliśmy dokumenty. Okej, fair enough. Robią filmy o goticzku, więc mnie kompletnie ten kanał nie interesuje. To jest w kontekście aktorów głosowych, którzy tam będą pomagać przy tych dziejach Corinis, czy tam pracować, czy... Więc to jest taka laurka dla... Kurde, nie wiem, jak po nich przebiec. Nie przebiegam. Szybko, bo niestety jesteś tuż od kill. Bo Chicken miał mnie ratować. Przejdę ten fragment i kończymy. Zakładając, że go przejdziesz. Czemu Raiden mi nie pomaga? Baterie mu się rozładowały. Baterie C? Dobrze, tu się schowam. Ej, mam rocket launcher. Dajesz. Kurde. I can see you. Just a little farther. Run, Snake, run. Nie masz jakichś czafów albo czegoś w ten deseń? Mam to. Stun grenades. No i co z tym zrobiłeś? Co się stało z tą rakietą? Fuck? Widziałeś? Jakbyś nie trafił, no. Leciała w niebo. Okej, nie ma jakiejś... Mają osłonę, no. Nie masz do nich strzelać, masz... Dzięki za donate. Mi się średnio Metal Gear Rising podobał. Ja dostałem zjebkę niezłą za... Aha, dobra, udało się chyba. Ale to była dziwna gra, no. Ale widziałeś to? Przyszedłem. Co? No przeszedłeś, myślałem, tak, rzutem na taśmę. Rising dla wielu PC-ciarzy był prawdopodobnie pierwszą gierką Platinum. Dlatego, wiesz, mogą mieć trochę inne sentymenty związane z tym tytułem.
No ale to jest dziwaczna japońska produkcja, która jest spin-offem znanej i lubianej serii i nie wszystkim na pewno podeszła. Ja na przykład doceniam jej aspekt komediowy, bo właściwie można ją postrzegać przez pryzmat autoparodii. I jestem z tym w porządku. Tu jeszcze będzie Vamp kontra Raiden, także i będziemy po tej cutscence będziemy mogli zrobić save. To jest ten extent. Jak z fantastycznej czwórki. Jak się nazywa? Ben. Tak Snake wygląda. No i co go ukrzyżował? Wiesz? Hej, Kupszczol, dzięki za słupkę. Czemu mu robię mało? You too, immortal. No, I just don't fear death. Czemu mu powiedział, że nie, że umie, że może umieć? Tak trochę. Dla dramatycznego efektu. Coś się dzieje. Cza. A jak wygląda Dida, jak ją chcesz na ręce wziąć? Też zamienia się w fidget spinnera? To jest właśnie typowy Kojima. Kojima w szczytowej formie. Homoretyczny wampir kontra kawaii cyberchłopaczek. Idę tu spinero! Atak! Wąpierz. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale wybrałem wampiry w South Parku jako mój kryptonit. Ty co wybrałeś? Jaką wybrałeś płeć? Jestem... cis chłopcem. Jesteś cis... słabo, ja jestem Ader. Okej. Okay. Jak tylko wychodzisz, jak wybierzesz taką opcję i wyjdziesz ze szkoły, to cię atakuje banda redneków z miejsca. Z każdej opcji cię atakują. Ale tak jesteś cis chłopcem? Tak. Szczególnie jak jesteś cis chłopcem. Ma za mało South Parka oglądasz. Ale ja wybrałem krab ludzi. Jako swój krypton. Jeszcze nie wiem, czy występują w ogóle w grze. W pierwszej części byli, ale nie byli jacyś specjalnie istotni chyba, z tego co pamiętam, nie? Nie byli. Dzięki za donate, przeczytam go z dokumentu, bo jak widzicie cały czas jest ten SMS-owy system sparkowany. No, cina się. Ale go nadrobię tutaj oczkiem. Któż to pisał? Marcin, co z tegorocznym gramy tatywnie? Zachęcam przede wszystkim do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie będą ogłaszane rzeczy na bieżąco. Na razie jeszcze nic nie ogłosiliśmy, ale reaktywowaliśmy profil na Facebooku, wklejając piękne zdjęcie Gigi, pana Kawi. I jak będziemy mieli jakieś daty do ogłoszenia, to zrobimy to, gdy będzie to tylko możliwe. W zeszłym roku ogłosiliśmy termin dopiero w listopadzie, więc jeszcze dużo czasu przed nami. A wcześniej Piech to pytał, czy
Będziecie grać w Metal Gear Rising, to nie, to już odpowiadaliśmy, że tylko numerki. No, dla mnie istotne jest tylko to, czy będziemy grać w Sports Friends. Możemy poza... W makarony. Możemy bez konsoli, taki ten unplugged. Wyciągniemy nudelki. Będziemy się układać? No. Zrobimy Sports Friends unplugged. Sports Friends bez prądu. No, więc tutaj mam nadzieję zaraz będzie, żeby zasejwować i... No elo. Będziemy mogli skończyć na dziś. Raiden zagląda pod spódniczkę Naomi jeszcze mniej dyskretnie niż Snake podczas ostatniej scenki. Rip. Co? On żyje, ten nieśmiertelny człowiek? Ale jak to? Co te nanomaszyny? You knew? It's all part of the plan. The test was a failure, even with his code. As I feel, jeszcze nigdy na gramytatywnie nie było Just Dance. Gry muzyczne są trudne na gramytatywnie, bo o tym się YouTube strasznie pluje, o to są gigantyczne problemy ze zmontowaniem potem zapisu z tego eventu. Jest najgorsze, jak 24-godzinny film jest blokowany tylko dlatego, że jest 5 minut jakiejś piosenki. Ale w jakieś rock bandy to pogramy, nie? Przecież wiesz, że ja w rock bandy to gram raz w roku, jak jestem u ciebie. No było Dance Central kiedyś, to 100 lat temu. Też były problemy z tym. O-o. Gliczuje się chłopiec. Hang in there. Vamp. He's got to be immortal. No, he's not immortal at all. It was my design that caused his body to be like that. Huh? What do you mean? The nanomachines in his body cause his wounds to close and heal at an accelerated rate. Someone took the basic nanomachine technology I once researched and perfected it. Uh-oh. In a sense, I'm responsible for Vamp. It's one of my sins. No, Naomi jest wszystkiemu winna. Cała gra nie doszłaby do skutku, gdyby Naomi nie spieprzyła. Nie ma dowodów na to, że Naomi wiedziała o Metal Gearach. Rozumiem te referencje, ale nie wiem, jak zareagować. Snake, Raiden. Hurt me more. Się nagadał chłopak. Okej. Okay. Big Mama. O-o, wylogowało mnie z PSN. Coś ostatnio mam sporo problemów z PSN. Mi się też zdarzało ostatnio, nie mogłem się połączyć, nie mogłem się zalogować. Jej, koniec na dziś. Jezu, już 6 godzin za nami. Jaką masz ocenę? Solidne słońce. Może by się sprawdzić. Nic się nie chce przesunąć. Tylko 73 killsy. To a to w całej grze, a nie tylko w tej. A może? Da się zapisać już? Dobra, kończymy na dziś. Fuu. Dzięki, że wpadliście. Duży postęp jak zawsze. Widzimy się kiedy, Grem? Następnym razem. Daj mi sekundę. Dam ci sekundę. Który jest dzisiaj? Dzisiaj jest... 18. 18. Zaraz sprawdzimy. O-o. Co się stało z grą? Dobra, pauzuję. Okej, masz dwie daty do wyboru. Mhm. Masz dwie daty do wyboru i wiem, na którą się prawdopodobnie zdecydujesz. Jest albo poniedziałek, albo sobota. Nie robi mi różnicy. Czekaj, przyszła sobota? Nie ta sobota. No nie poniedziałek, ta sobota. A potem w weekend mam wolne. Nie będzie mnie prawdopodobnie w sobotę, więc bardziej mi pasuje poniedziałek. Co ty na to? Bardziej mi pasuje nawet niż ta sobota, więc sobie w takim razie wpiszę, jeżeli będę musiał robić jakieś nadgodziny czy coś, tak to dam ci po prostu znać. Zapisane w takim razie. Czyli poniedziałek. 23. 23, tak jest. Jeszcze jeden donate po drodze wpadł, więc go przeczytam.
To teraz pytanie do Grema. Kiedy Grem Nora? Do końca roku, tak jak było zadeklarowane. W 2017. Zacząłem przenosić powoli rzeczy, tak żeby to jakoś wyglądało. Mogę wam pokazać sneak peek. Zacząłem rekonstruować swoją wystawkę na biurku i mogę też wam pokazać mój nowy nabytek, który dotarł do mnie w końcu dzisiaj po miesiącu dobrym i prawie dwóch tygodniach na tle. No, ale prace trwają. Nie tak szybko, jak bym chciał, ale prace trwają. Undertale ma wreszcie mój jutro przyjść, więc... Też się na tło załapałeś? Te, 21 funtów. No, to tyle co ja tam. 20 funtów, 80 parę pensów chyba. No nic, dobra, to trzymajcie się, kochani. Widzimy się na następnym livestreamie w poniedziałek, w sobotę na wezwaniu Cupheada i być może jeszcze gdzieś po drodze na jakimś zanadu. Za dupiu. Kto wie. Bądźcie przede wszystkim w sobotę, bo trzeba mnie zagrzewać, żebym się... Jak będzie mało ludzi, to mi się nie będzie chciało. Jak będzie dużo ludzi, to będzie presja i może wreszcie zrobię. No. Więc hej, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! Pa!